Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, politykierzy lewacy i ich poplecznicy, czyli środki masowego przekazu, wyjaśniają porażkę partii socjalistycznej i demokratów w ostatnich dwóch tygodniach tym, że partia socjalistyczna jest dobra, tylko że wyborcy są do kitu. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? To jest strzałeczka do subskrypcji i dzwoneczek o codziennych powiadomieniach. No, subskrypcje są bardzo ważne. Jak już wspominałem parę razy, mam 5275 subskrybentów i subskrybentek. No i to się tak waha, plus minus 5. Ktokolwiek nowy zasubskrybuje, to 5 jakichś innych subskrybentów jakoś tajemniczo znika. Wyjaśniają, lewactwo wyjaśnia, no i jak zwykle oskarża obywateli, oskarża swoich własnych ludzi. No to jest właśnie wstyd, żeby mówić własnym wyborcom, że są głupi. Do tej pory, no to zawsze, tak jak i w Polsce, to przeciwników nazywali nieumytymi ćwiokami ze wsi, a teraz ubliżają, że jest bigoteria, że nie zgadzają się z tym, co partia mówi. Wszyscy ci politykierzy, no to trochę oświetlili nam, co się dzieje w tym wszystkim, no ale jest to rozrywkowe, to jest śmieszne, można powiedzieć. Dla normalnych ludzi to jest śmieszne, bo jest to oczywiste. Szczególnie Virginia. Virginia to jest południe, takie super południe, no ale tam trafiło bardzo dużo właśnie lewaków z tych drogich północnych miast. No i troszeczkę przekręcili Virginię w kierunku lewicowym. No i teraz Virginia zaczęła się budzić. No część tych, którzy pojechali tam w ostatnich 10-20 latach, też się zaczęli budzić. New Jersey był na pograniczu zmiany z demokratycznej na konserwatywną, na republikańską. No myślę, że 2022 to nastąpi. Myślę, że nawet w tych wszystkich takich betonowych stanach ludzie zaczynają dochodzić do głosu. No i cały ten socjalizm, komunizm, który był budowany przez ostatnie 50-60 lat w Ameryce, pokazał, co potrafi przez ostatnie 9 miesięcy. Także będzie wybory 2022, będą zmiany. No a po 4 latach kadencji Bidena, no to już w ogóle będzie wiadomo. No będzie to kosztowne. To jest nieprzyjemne, to jest przykre. No ale taka jest polityka. Polityka jest taka, że ludzie muszą zdecydować, co lubią, co nie lubią, co powinni robić. Część z tych politykierów, no to oskarża partię, że partia za dużo nie zrobiła. No partia lewacka, no to ona nigdy nie robi dużo. Partia lewacka to zawsze tylko obiecuje gruszki na wierzbie. Ludzie się nabierają na to. No i tłumaczenie przez tych lewaków, że nie pokazali wszystkich tych możliwości i priorytetów wszystkim obywatelom, no to jest głupota, dlatego że sporo więcej demokratów też poszło do głosowania, ale jednak republikanów i konserwatystów poszło jeszcze więcej, bo konserwatyści są zajęci pracą i płaceniem podatków i nigdy się w politykę nie brali, no ale teraz zauważyli, że jak się nie głosuje, no to płaci się większe podatki. No i to jest ten bat na plecy tych ciężko pracujących, bat polityczny, no bo kto jest najbardziej aktywny? No najbardziej aktywni to są wszyscy ci obiboki, którzy chcą cudze pieniądze. No i teraz ludzie się zorientowali, że trzeba walczyć o swoje własne pieniądze, że jeżeli się nie będzie głosowało, żeby nie było zabierane z ich pensji,
frekwencji, no to się przegra. To po prostu ilość tych ludzi, ilość tych pasożytów, którzy chce jechać na tej furmance, a nie ciągnąć tą furmankę, rośnie coraz bardziej, no bo rząd, cały lewicowy rząd ustawia wszystko, żeby mieć więcej głosujących obywateli. No tyle tylko, że w tej misce zabraknie tego rosołu, no i będzie tylko suchy chleb. Prawda jest taka, że cała Ameryka Południowa, cały Meksyk, który przyjeżdża nielegalnie do Ameryki, no to oni są z założenia lewicowi. Bliski Wschód, wszyscy ci muzułmanie, no to będą popierali, oni mają na wizji coś takiego, że chcą wprowadzić prawo koraniczne, ale na razie muszą zniszczyć konserwatyzm, kulturę chrześcijańską i tradycję chrześcijańską, muszą wyniszczyć to, żeby przyjść na nowe, żeby to ten tak zwany dżihad, spokojny dżihad najechania. Republikanie się zdenerwowali, no ale mieli czym się zdenerwować. Na dzień dzisiejszy jest 6% inflacji. Biden wychodzi, głupoty opowiada o większych zarobkach, no ale Centralne Biuro Statystyczne powiedziało, czy napisało, że efektywne zarobki spadły o 0,5%. No bo co z tego, że ludzie dostają większą pensję, jak idą i wydają więcej. No 6% to jest galopująca inflacja. Wydawanie, rozdawanie tych pieniędzy, te 2 tryliony, później następny trylion, granica i emigracja jako taka, no to przecież to jest jakiś obłęd. No Kanada tego nie ma, Australia tego nie ma, Meksyk nawet nie ma. Meksyk deportuje więcej ludzi niż przepuszcza do Ameryki. Żaden normalny kraj nie pozwala sobie na taką dziką emigrację. No ale komuniści 20-30 lat temu w Ameryce postanowili zniszczyć kulturę chrześcijańską, białą kulturę, zniszczyć ekonomię, zniszczyć policję i wojsko. No i powoli to osiągali, no ale normalni się obudzili. Są przeciwko wszystkim tym trzem sprawom. Demokraci zaczynają sobie zdawać sprawę, że ta administracja pokazuje kompletny brak jakiejkolwiek kompetencji. To jest po prostu wstyd, że do tego doszło. No, niektórzy demokraci to mówią, że dlaczego nie wygrywali? No dlatego, że nie rozdali 4 trylionów dolarów, tak jak zamierzali rozdać, i sobie wyobrażają, że jakby się udało te bajki infrastruktury, bo oni przepchnęli tylko 1 trylion. 1 trylion, no to jest 1 z 12 zerami, no to są niezłe pieniądze. Wśród demokratów no dużo tych tak zwanych niezdecydowanych, no bo w Ameryce niekoniecznie trzeba się zadeklarować. No w niektórych stanach trzeba się zadeklarować, czy się jest demokratą, czy republikanem, republikaninem, czy republikanką, no ale w niektórych stanach można się zadeklarować jako niezależni, no i wtedy wybiera się kartę do głosowania tej partii, czy innej, czy drugiej partii. Biden w niektórych miejscach wygrał 8%, czyli więcej było 8% tych niezdecydowanych, co głosowali na Bidena, a nie na Trumpa. No ale dzisiaj badania opinii publicznej pokazują, że 36 demokratów popiera, jest 36% niezdecydowanych pójdzie w kierunku demokratów, a 41% niezdecydowanych wybierze republikanów. Także wygląda na to, że ta wahająca się grupa jednak zaczyna mądrzeć powoli. No, nie wiadomo, ile
zadeklarowanych demokratów przestanie chodzić, nie pójdzie, czy nawet zmieni swoje barwy polityczne. Niepopularni są. Socjaliści, demokraci są bardzo niepopularni. Ten tak zwany, tak zwana ustawa Zbudujmy z powrotem lepiej, czyli Build Back Better, no to ludzie krytykują. Ludzie krytykują i nie widzą tego jako coś pozytywnego. I w sumie to jedna trzecia ludzi, 30% powiedziało, że oni wierzą, że dostaną kopa po tym rozdawaniu pieniędzy. 26% doszło do wniosku, że będzie im pomagało. No a 31% myśli, że nie będzie miało efektu. Czyli jedna trzecia. No, takie statystyczne rozdzielenie czy rozkład, taki statystyczny rozkład, no ale prawda jest taka, że jednak, że będzie to dotykało bardzo, szczególnie, że oszukują i ukrywają cenę tego wszystkiego, szczególnie podatki od nieruchomości, które będą dodawane, no bo to są różne odpisy pomiędzy federalnymi, stanowymi i tak dalej. Także te stanowe i lokalne odpisywanie od federalnych, no to właśnie demokraci tego bardzo wymagali. Szczególnie od tych wysoko opodatkowanych stanów. No, ma być wydane $40 miliardów na ma być uzyskane $40 miliardów z podatków z energii. No skąd to się weźmie? No to się weźmie z benzyny, tak? Benzyna będzie drożała, będą dodawane podatki, także jeżeli płacicie dużo, to będziecie płacili jeszcze więcej, a jeżeli głosowaliście na Bidena, no to mam nadzieję, że zaczniecie się drapać w głowę, dlaczego tak było. No, niektórzy mówią, że socjaliści, demokraci nie bardzo się komunikowali z ludźmi, nie komunikowali się z wyborcami i że nie potrafią się sami dobrze sprzedać. No ale prawda jest taka, że oni nie mają dobrej zawartości. Sprzedawanie guanów w sreberku, no to nic nie daje. Nie mają zawartości, oni mają jedynie demokracji, no to mają obietnice, następne obietnice, jeszcze większe obietnice, no i z reguły rozdawanie pieniędzy. Także, że już na dzień dzisiejszy to każdy głupi powinien zrozumieć, że nie można rozdawać w nieskończoność. No, część jeszcze klaszcze, że dostaje, no ale już wszyscy w Ameryce chyba się zorientowali, że prędzej czy później socjaliści wsadzą łapę do ich własnej kieszeni. No i demokraci nie mówią o problemach, którą mają ludzie na głowie, czyli te wyższe ceny, tak jak mówię, 6% inflacja, to, że rząd federalny sprzedaje jak pijany marynarz, że granice są po prostu, no nie ma granic. No a najważniejsze to jest to, co się dzieje w szkołach. W szkołach jednak jest ta nagonka na białych chrześcijan, jest ta krytyczna masa, teoria ras, czyli to się sprowadza do tego, że przez 500 lat w Ameryce to był po prostu wyzysk przez białego. No i teraz nadchodzi czas, że białego trzeba po prostu wyeliminować. No może jeszcze nie fizycznie, ale po prostu już ze wszystkich pozycji w ramach zemsty. No to do tego to się sprowadza. Najbardziej agresywni lewacy, no to doszli do wniosku, że cała ta wpadka, że nie było wystarczająco wyborców, to było to, że nie wystarczająco dużo rozdali, że jeszcze nie rozdali, że ta kampania nie była rozdawnicza tak, żeby
zachęcić jeszcze więcej ludzi. No to także 2022, no niech demokraci próbują, rozdawać jeszcze więcej cudze pieniądze, bo pomyślą sobie, że będzie jeszcze więcej tych pasożytów, czy ludzi, którzy są niezorientowani. No powinni spróbować, zobaczymy, co to będzie. Te postępowe lewackie gające głowy w telewizji, w prasie, w środkach masowego przekazu, no co zrobiły? No oczywiście zaczęły atakować kogo? No białych, atakować chrześcijan, atakować mężczyzn z żonami w średnim wieku, no i zaczęli krzyczeć o białym nacjonalizmie, o białych narodowcach, że po prostu to jest ten rasizm powoduje tu, że ludzie głosują. No i nieustannie ta sama głupota. Większość ludzi to obchodzi cena benzyny, inflacja, a nie jakieś rasistowskie rzeczy. W 2022 no to oni będą starali się przekonać jeszcze tych, którzy pracują, jeszcze tych, którzy wierzą w jakimś tam sposób demokratom, że demokraci reprezentują ludzi pracujących miast i wsi. No i oni będą starali się przekonać, że to tylko kapitalistyczne elity oszukały ich i wciągnęły ich w te rasistowskie wybory. No ale to już nie będzie działało. No trudno jest, żeby zrozumieć, żeby demokraci wyzywali swoich własnych wyborców od bigoterii, no a w międzyczasie, żeby uczyli ich dzieci, że Ameryka jest wyjątkowo rasistowska i że biali ludzie są winni wszystkiego. Także to jest potrójny jakiś błąd z ich strony. Demokraci starali się zrobić to wszystko naokoło Donalda Trumpa. No Trump jednak odsunął się trochę słusznie. W Virginii też tam za dużo tak nie chodziło o Trumpa. No chodzi w sumie o dzisiejszego prezydenta, który nic nie robi. No Biden jest na miejscu, także już każdy normalny Amerykanin odpuścił Trumpa i nie zwraca na to uwagi. Patrzy na aktualnego prezydenta. No demokraci też patrzą na swojego własnego prezydenta i się drapią po głowie. Glenn Youngkin no pokazuje, że po prostu konserwatyzm może wrócić. Virginia pokazała to. No na pewno normalni, konserwatywni republikanie nie mogą spocząć na laurach. Demokraci będą walczyć jeszcze bardziej zawzięcie. No ale demokraci muszą pokazać te ekstremalne, komunistyczny punkt widzenia tych ludzi, Aleksandra Ocasio-Cortez czy tych innych muzułmanek, które przyjechały wprowadzać socjalizm w Ameryce. No i całej tej partii lewackiej, że to nie jest Ameryka, że nie można zmienić Ameryki kompletnie, nie można zrujnować. Także konserwatywści muszą zatrzymać chęć lewaków, żeby przesunęli Amerykę kompletnie w lewo, no bo wtedy będzie tragedia. Będzie tragedia, nie da rady tego odkręcić. Teraz jeszcze te 2022-2024 da radę to wszystko odkręcić. Także jeżeli macie prawo do głosowania, głosujcie na normalnych, idźcie na wybory, gdziekolwiek jesteście w Ameryce, czy w Nowej Zelandii, czy w Australii, głosujcie na konserwatystów, głosujcie na jakąkolwiek partię konserwatywną, nie głosujcie nigdy na socjalistów. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No tak jak mówię, głosujcie na normalnych, jakoś to będzie. Nie trzeba siłowo myśleć. Przekaz dla
socjalistów, no widzicie, patrzcie się na benzynę, patrzcie się na to, co wydajecie, słuchajcie swojego prezydenta, którego wybraliście. No mam nadzieję, że wstydzicie się, kiedy patrzycie się w lustro, no ale to zawsze można zmienić. Nie po to przyjechaliście do Ameryki z socjalizmu, żeby wybierać raz socjalizm. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję. Jeszcze bardziej nie subskrybujesz? Tu jest szaleczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Jeżeli możesz, no to klikaj tam. Klikaj, polecaj, wysyłaj filmiki, gdzie można. No może jakoś ten algorytm YouTube'a przekona, żeby ten kanał był bardziej polecany, no bo teraz jest kompletny ukrycie, także dziękuję wszystkim wiernym widzom. Zdrowia dla normalnych.